Cześć, witam Cię Pluszku na moim kanale i zapraszam na drugi odcinek wyzwania starożytnych cywilizacji i jesteśmy w antycznej Grecji. Mieliśmy szansę na scence poznać Leonidasa. Leonidas właśnie teraz będzie mianowany przez naszego władcę, przez Adonisa, będzie mianowany doradcą, więc oni teraz sobie tutaj rozmawiają. Gdzie by to było teraz? Dobra, głębokie zamyślenie, nie, plotka, wręcz prezent zainteresowania, pogawędka, zapytaj rodziców, nie, weź poznaj jeszcze tutaj i teraz tak. Z moda na, z tego greckiego moda tutaj sobie klikamy, wchodzimy w sekcję tytułów i wyznaczamy na doradcę. Tak więc Leonidas dowiedział się, że Adonis ma następującą umiejętność. A, dobra. No i on teraz go mianuje swoim doradcą. Dobrze. Pięknie. Tak więc mamy to już oficjalnie zrobione. Okej. I teraz powinna nam się tutaj pojawić jakaś dodatkowa, znaczy dodatkowe takie menu, w którym my będziemy mogli z nim rozmawiać na temat tutaj spraw królestwa. Tylko teraz, żebym ja to znalazła, bo nie będę pewna. Dobra, tutaj mamy medytuj, pozbaw tytułu arystokratycznego. Namaść, medytuj nad greckimi ideałami, nie. Tytuły wyznacz, zwolnij, nadaj tytuł. Dobra, to nie tutaj, ale gdzieś to musi być. Wiecie, ja tutaj w sumie za wiele tym nie grałam i tutaj będę wszystko razem z wami odkrywać, tak więc, o jest, doradca, dobra, obniż podatki, zarządź podwyżkę podatków, dobra. Skoro Adonis, on tutaj chce teraz, żeby jego lud go kochał i chce właśnie w jakiś tam sposób na to wpłynąć i chce te prawa zmienić, myślę, że Adonis obecnie będzie chciał te podatki obniżyć. Ale to wcale nie oznacza, że tak będzie zawsze. To są początki jego rządów. On jeszcze nie wie, komu może ufać. Okej, tak więc Leonidas już sobie idzie, ja go przestanę kontrolować. Niech on sobie już pójdzie, bo to, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy i myślę, że już będziemy mogli go sobie wypuścić. Nie kontroluj i ty sobie, chłopie, pójdziesz. Okej, natomiast jeżeli chodzi o ciebie, on powinien tutaj też dostawać dzienne zadania jako monarcha. Okej, i żeby tutaj działało wszystko, on musi mieć cechę władcy, imperatora. Tak więc, żeby tutaj ten mod grecki działał. No i jeżeli chodzi o naszą parcelę, tutaj mamy rezydencja królewska, tak więc mamy cechę rezydencja królewska i tutaj, jeżeli chodzi o wyzwanie parceli, mamy właśnie coś takiego. Codzienne obowiązki królewskie. Wciel się w rolę monarchy z cechą codzienne obowiązki. Zrównoważ sztukę rządzenia z różnorodnymi królewskimi obowiązkami. Od organizowania spotkań dworskich i dyplomatycznych po nadzorowanie wydarzeń kulturowych i zarządzanie kryzysami. Każdy dzień to nowa przygoda w kierowaniu państwem. Twoje decyzje kształtują królestwo, łącząc sprawy osobiste i polityczne w prawdziwym teście monarchii. Podejmij wyzwanie i poprowadź swoje królestwo do dobrobytu. Tak więc dzięki temu, że mamy tutaj tą cechę na naszej parceli, Adonis powinien codziennie dostawać właśnie takie zadania królewskie, które on musi tutaj zrobić. Tak więc nie wiem, czy on już to dostał. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak więc ty sobie, chłopie, tutaj na chwilkę usiądź i sprawdzimy, czy ty już coś takiego tutaj masz, czy nie. Gdzie by to mogło być teraz? Nie wiem, czy w sieci, ustawienia bezpieczeństwa komputera. Odblokuj. Aha, bo on jest, czy on jest zablokowany? To weź go odblokuj i zablokujemy go dla wszystkich oprócz Adonisa. Tak więc, wiecie, tutaj te początkowe rzeczy wszystkie trzeba zrobić, bo inaczej to będzie problem, jak nam będą tutaj wszyscy przychodzili do tego niby komputera, no bo to nie jest komputer. Dobra, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zablokuj dla określonego Sima. Zablokuj komputer dla wszystkich z wyjątkiem Adonisa. Dobra, tak więc te zadania dzienne chyba jeszcze do nas nie przyszły, tak więc one prawdopodobnie później się pojawią, bo na razie tutaj nic nie widzę. On dzisiaj nie poszedł do pracy, jak widzicie tutaj na czerwono jest, idź do pracy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj te godziny niezbyt mi się podobają. Od 9 do 17. On by praktycznie cały dzień spędzał w pracy. Dlatego ja sobie ściągnę moda. Obecnie go nie mam, ale bardzo chcę właśnie ściągnąć sobie moda, dzięki któremu będę ja decydowała, w jakie on dni chodzi do tej pracy i jego godziny, bo od 9 do 17 to jest jednak za dużo. Bardzo mało by tutaj było grania nim, a większość czasu on by spędzał w pracy.
Więc ja sobie tego moda ściągnę, żebym mogła tutaj kontrolować takie rzeczy i tutaj decydować o tym, jakie on ma godziny. On w końcu jest monarchą, więc to byłoby bez sensu, jakby on nie mógł decydować sam o godzinach, o swoich godzinach pracy. Okej, tak więc ja teraz sprawdzę, czy on ma jakieś dzienne zadania już. Klikniemy sobie na Adonisa. Okej, i mamy. Sprawdź codzienne obowiązki, proszę. Tak więc ty teraz sprawdzisz, jakie masz tutaj codzienne obowiązki, co musisz dzisiaj zrobić. Dawaj, chłopie. Musisz dziś zaktualizować królewski dziennik. Mhm. No dobrze, no to zaktualizujemy królewski dziennik, tylko jak to się robi? Dobra, to już nam wyszło tutaj. Dobrze, no to usiądź sobie i zaktualizuj ten królewski dziennik. Nie wiem, czy to się robi tutaj na komputerze, czy to będzie gdzieś indziej. Napisz książkę z gatunku, ćwicz umiejętności. Zobaczcie, tutaj nic nie wiem, będę to wszystko razem z wami odkrywała. Myślę, że chodzi tutaj o tę książkę korespondencyjną, tak więc napisz wpis do dziennika. I mam nadzieję, że to będzie o to chodziło. No jest tylko ta książka korespondencyjna, więc myślę, że to chyba o to chodzi. I mam nadzieję, że nam się to zaliczy. Dobra, niech on się tutaj tym zajmie, a ja idę do naszej Eufemii. No dobra, Eufemia sobie tutaj korzysta. I chciałabym, żeby Kaliope, i chciałabym, żeby ona zrobiła coś na obiad, żeby oni mogli tutaj spożyć. Tak więc przygotuj wykwintne danie, kup składniki. Dobra, przygotuj wykwintne danie i zrobimy pieczony kurczak z sosem orzechowym. Dobra, niech będzie to. Tak więc ty, Kaliope, przyjdziesz i przyrządzisz tutaj jakieś jedzonko. Natomiast Eufemia, jeżeli chodzi o twoją aspirację, mamy tak. Musisz wziąć udział w 3 wykładach i czytać podręcznik umiejętności. To będziemy musieli go chyba kupić przez biblioteczkę jakąś. Nie wiem, czy ja tutaj biblioteczkę jakąś ustawiłam. Weź sobie zmień strój na coś takiego. Chciałabym, żeby ona się tutaj zajęła właśnie też tymi drzewkami oliwkowymi. Tak więc, kochana, weź te drzewa oliwkowe. Potem ona je będzie tylko podlewała i tak dalej. Musimy mieć tutaj 10 perfekcyjnych drzewek oliwkowych, bo ja sobie tak wymyśliłam w zasadach. No a resztą będzie się zajmowała tutaj Kaliope, jak ona już te drzewka zasadzi. Dobra, to wy się podlej. I potem z kolejnych tutaj, na razie mamy tutaj 2 drzewka. A potem jak zbierzemy owoce, to ona będzie mogła zasiać kolejne, tak abyśmy mieli 10. Bo musimy mieć 10 perfekcyjnych drzewek oliwkowych i do tego będziemy tutaj dążyć. Dobra, jeżeli chodzi o ciebie, Kaliope, czy ty zrobiłaś już to... patrzcie na to. To jest dopiero posiłek. Tak więc myślę, że ona to gdzieś tutaj da. Dobra, czy ty już skończyłeś? Skończyłeś prawie. Dobra. Okej, więc ty, chłopie, teraz przyjdziesz tutaj i z twoją nową małżonką skonsumujesz jedzonko. Tak więc usiądziesz sobie może z tej strony, stabilnie usiądź i ona usiądzie sobie gdzieś tutaj. Proszę. Chociaż ja bym wolała, żeby jakoś tu będę musiała to inaczej ułożyć, ten stół. Chyba, że oni będą sobie gdzieś indziej. No ale dobra, na razie będzie tak. Ale ta porcja to jest przeogromna. Wiecie co, ja może to dam tutaj, żeby oni mogli zjeść, bo tak to możliwe, że oni nie będą mogli tego nawet sięgnąć. Dobra, więc ty, kochana, sobie usiądziesz i będziesz czekała. No pięknie pachnie. Adonis, czy ty idziesz? Idziesz, chłopie, no to streszczaj się. Proszę, usiądź sobie tutaj i weź sobie porcję. Dobra, jeżeli chodzi o cutscenki, to pamiętajcie, że cutscenki mogą być czasami w środku odcinka, tak więc nie jest powiedziane, że będą na początku. Tak więc zaglądajcie zawsze na rozdziały. Bo te cutscenki mogą być... A, usiadłeś sobie jednak z tej strony. Bo te cutscenki mogą być też gdzieś w środku odcinka, a mogą być bardzo istotne tutaj dla fabuły i tak dalej. Więc warto zaglądać na rozdziały i patrzeć, gdzie są cutscenki, gdzie jest rozgrywka, żeby po prostu mniej więcej wiedzieć, co... gdzie się znajduje. Na przykład w tym odcinku będzie kolejna cutscenka i będzie ona już za chwilkę. Okej, więc wy sobie tutaj porozmawiajcie. Oni mają tutaj taką minimalną z romantycznych, weź z przyjaznych może. Dobra, tak więc ty chcesz ją tutaj poznać. Pożegnaj, nie, zainteresowanie, masaż stóp, masaż dłoni, zainteresowania, pogawędka i weź poznaj ją. Tak więc on chce tutaj swoją małżonkę, a nie wiem, czemu nie mam podmianek talerzy. Dobra, więc ty chodź tutaj i weź, nie możesz zabrać?
Aby sprzątnąć potrzebny jest kosz. No dobra, idealnie. Niestety nie mam kosza. Dobra, będziemy musieli ten kosz ustawić, więc ty sobie jeszcze tutaj porozmawiaj przez chwilkę z twoją żoną i następnie wy przeniesiecie się do, to znaczy on przeniesie się do sypialni, będzie tam czekał na swoją żonę, natomiast Eufemia pójdzie się przygotować na swoją pierwszą noc, powiedzmy, to znaczy noc, w sumie to nie mamy nocy, mamy dzień, ale na swoje pierwsze, powiedzmy, chwile intymne ze swoim mężem, bo to jest bardzo ważne teraz. Jak wiecie, on musi tutaj jak najszybciej ogarnąć syna. Dobrze, nowa dynamika... Nie jesteście żadnymi kawalarzami. Charakterystyka zazdrosnego Sima. Adonis jest zazdrosnym Simem. Zazdrośni Simowie nabierają pewności siebie, gdy przebywają w pobliżu swojej drugiej połówki. Okej. Okay. Gdzie ty, chłopie, jesteś? Co ty 2 godziny idziesz? Chodź tutaj, usiądziesz sobie stabilnie. Nasza Eufemia też wstanie. Proszę, wstań. A co ty tak w tym murze stoisz? Nie możesz stąd wyjść? Co, oni wyjść stąd nie mogą? Możecie chyba wyjść, co? No nie mówcie mi, że będę musiała tutaj wszystko poprawiać. Chodź z tej strony. Nie, no ty talerzyków nie będziesz sprzątał, chłopie. Nie, no proszę cię, zaraz przyjdzie tutaj Kaliope i to wszystko sprzątnie. Weź to, zostaw tam, gdzie było. Okej, okay. I ty przyjdziesz sobie tutaj. Możesz tu podejść, czy nie? I ty sobie tutaj stabilnie usiądziesz i będziesz czekał na twoją małżonkę. A ja teraz zapraszam was na krótką cutscenkę. Okej, tak więc jesteśmy już po cutscence i teraz chciałabym, żebyśmy tutaj mogli ogarnąć to, co miało na niej miejsce. Tak więc będziemy tutaj koniecznie ogarniali między nimi Barabara, bo tu jest bardzo ważne, żeby Adonis już zaczął się starać o swojego potomka. Tak więc szepcz słodkie słówka, proszę. Uznaj partnera za bratnią duszę. No to chyba za wcześnie na coś takiego, ale proszę, z romantycznych, intymność...
Do wszystkiego musicie wstawać. Obściskuj się, proszę. Początek romantycznej satysfakcji. Dobrze, tak więc obściskujcie się. Chciałabym, żeby oni tutaj szybciutko ogarnęli też. Bara, bara, obczaj, kuś. Dobra, to kuś może. Pójdzie nam do góry ta romantyczna, ten pasek romantyczny. Z czułości pokaż romantyczny, publicznie wyznaj miłość, spójrz głęboko w oczy, proszę. I teraz powinna się chyba zgodzić, miejmy nadzieję. Chociaż ona jest żoną, więc powinna się zgodzić tak czy inaczej. Mam nadzieję. Dobra, weź jeszcze może... O, pocałunki w łóżku. Pocałunki w łóżku, a nigdy tego w sumie nie próbowałam. Dobra, to już koniec obściskiwania. Idźcie się pocałować w łóżku. Dawaj, chłopie, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy to z moda jest, czy z gry? Już teraz nic nie kumam, co jest z modów, co jest z gry. No ale... Patrzcie, ona w tej kiecce. No to chyba jest z moda jakiegoś. To chyba jest z moda, to raczej nie wygląda mi na grę, ale ta ona w tej kiecce świetnie wygląda. Dobra, to weźmy, zrób, spróbuj zajść w ciążę z Eufemią, ale w sumie to ja klikając również na Barabara powinnam mieć tą opcję. Dobra, to już przestańcie, bo mi jeszcze YouTube zablokuje film, ale powinna mieć też opcję, to znaczy tu robiąc też zwykłe Barabara też jest ryzyko zajścia w ciążę, więc... No ja będę w każdym razie tutaj klikała raz tak, raz tak. No, tak więc proszę, postarajcie się o dziusia i zobaczymy, jak tam wyjdzie. Chłopie, ty nie gadaj, tylko bierz się do roboty, bo ty musisz tutaj zadbać o to, żeby był potomek. Proszę. Co? Już myślałam, się nie zgodziła. Babko, proszę. A tutaj to zapalić? Aha, żeby to rozpalić, to trzeba drewno. No tak, bo tutaj teraz z tą książką średniowieczną, to żeby tutaj rozpalić. Okej, to w międzyczasie, jak oni się tutaj barabarują, to ja pójdę zobaczyć, co Kaliope robi. Kaliope, ty powinnaś... Ty tak w ogóle to się przebierz, bo w tym nie będzie ci wygodnie. Weź może zmień sobie strój na coś takiego. W tym ci będzie dużo wygodniej. Chciałabym, żebyś ty to odłożyła do naszej spiżarni. Tak więc odłóż to. Zobaczcie, jakie wielkie to jest. Nie wiem, kiedy oni to zjedzą, ale będziemy mieli to chyba na kilka dni. Ale w spiżarni nie powinno się popsuć. No ale ten talerz jest po prostu idealny, taki ogromny. Okej, świetnie. Dobra, i teraz ty, kochana, chciałabym, żebyś... Aha, bo ty, czekajcie sekundkę, bo przecież ona sobie nie zjadła. Więc ty ogarnij sobie tutaj też jedzenie, może w międzyczasie, skoro... Ty jesteś głodna, weź sobie porcję. Oni się już najedli, więc ty możesz sobie tutaj wziąć porcję teraz. Ogarnęliście to Barabara? O, szybko wam poszło. Dobra, to ty, chłopie, wstawaj. Nie ma czasu teraz na spanie. Musisz się tutaj zająć twoimi obowiązkami. Chodź tutaj i weź teraz się przebierz. Potem spróbujemy raz jeszcze, bo chciałabym, żeby ona była w ciąży. Zmień strój, weź sobie, zmień na coś takiego. I teraz ty, chłopie, myślę... Aha, ty jeszcze musiałbyś skorzystać, więc pójdziesz sobie na dół, skorzystasz. Chodź tutaj i skorzystasz. Jakie masz jeszcze potrzeby? No i jesteś w sumie super ogarnięty. Musisz wziąć udział w 3 wykładach. Aby wziąć udział w wykładzie, kliknij swojego sima i wybierz jeden z wykładów aktualnie wyświetlanych w menu aktywności egejskie. Dobrze, zrobimy coś takiego. Jeżeli chodzi o plany na dzisiejszy odcinek, to ten dzień spędzam właśnie u Adonisa, bo tutaj mamy początki. Natomiast myślę, że kolejnego dnia ja sobie pójdę, nowa cecha osobowości, Eufemia jest ostatnio bardzo wesoła. No dobra, myślę, że ona jest teraz szczęśliwa. Ona w sumie bardzo obawiała się tego małżeństwa, ale myślę, że tutaj po tych pierwszych takich interakcjach ze swoim nowym mężem, myślę, że ona teraz może być wesoła. Ale zobaczymy, czy tak zawsze będzie. Ten dzień postaram się tutaj spędzić u Adonisa, ponieważ to są takie pierwsze odcinki. Tutaj będziemy te pierwsze dni spędzać u każdego po kolei, w każdej rodzinie po kolei. Potem pójdziemy sobie też do rodziny biednej, do naszych chłopów. Natomiast jeżeli chodzi o Arkadiusa, do niego sobie pójdziemy w przyszłym odcinku. Bo zanim do niego wejdę, to chciałabym też ogarnąć tutaj cutscenkę. Jeszcze chciałabym zerknąć sobie tutaj na te prawa. Uwielbiam moda royalty i naprawdę on jest świetny, ale tutaj jeżeli chodzi o te prawa, to troszeczkę, no nie wszystko mi się tu podoba. Na przykład to zakaz fioletowych ubrań dla każdego, no to jest bez sensu. Ja bym wolała tutaj takie bardziej realistyczne te prawa. Włącz pomoc socjalną dla chłopów. Zakaz na biało dla chłopów. Myślę, że można byłoby tu dużo świetnych rzeczy wymyśleć, no ale no jest to, co jest.
zakaz zdradzania, zakaz złośliwych interakcji, zakaz nabiału. Adonis chce tutaj zadbać o to, aby jego lud go kochał, więc myślę, że on włączy pomoc socjalną dla chłopów. Tak więc zrobimy też to. Skupia się na chłopach, na biednych. A czy to będzie się podobało arystokracji? Pewnie nie. Tak więc ciężko mu będzie tutaj zadowolić wszystkich, no ale zobaczymy, on jako władca, dylematy i tak dalej. Dobra, jeżeli chodzi o ciebie, kochana, ty powinnaś wstać, poznaj siebie. I teraz tak, my już tu powoli zbliżamy się do wieczora, więc będę kolejnego dnia sobie szła do tej naszej biednej rodzinki, ale ty, dobra, tu jeszcze nie ma nic do robienia. Kaliope, ty wstaniesz, ponieważ my tutaj, żeby rozpalić, na przykład, żeby zapalić to, czy zapalić te pochodnie, które są też w sypialni Adonisa, potrzebujemy drewna z tym nowym modem teraz, więc myślę, że ja tutaj wyślę teraz Kaliopę. No oczywiście, my musimy sobie tutaj wyobrazić, że my tutaj mamy, że oni tutaj mają pełno tych niewolników i że każdy ma tam jakąś funkcję, spełnia i tak dalej. No w rozgrywce, no ciężko byłoby mi mieć niewolników do każdego zadania tutaj, któregoś, który... Ej, babko, gdzie ty wchodzisz tam? Nie, nie będziesz wchodziła, chodź tutaj. Także wiecie, no ja tutaj będę się wysługiwać Kaliopę wszystkim, więc niech ona idzie teraz po drewno opałowe. Sama idziesz i ona jak nam to drewno opałowe przyniesie, to wtedy my będziemy mogli te wszystkie pochodnie rozpalić. Dobrze, więc ona pójdzie i to zrobi. Natomiast jeżeli chodzi o ciebie, kochana, myślę, że my sobie tutaj jeszcze jedno barabara ogarniemy. Tak więc przyjdzie sobie tutaj raz jeszcze Adonis. Bo wiecie, czyżby ona zwymiotowała? Ej, to może ona już jest w ciąży, ale nie jest to pewne. Więc wiecie, ja bym chciała tutaj jednak no, mieć pewność, że ta ciąża będzie. Tak więc chłopie, chodź tutaj i z romantycznych proszę czułość. Okaż czułość, proszę. Ej, chodź tutaj, wracaj. Eufemio, gdzie ty idziesz? Proszę cię, bo my chcemy ci okazać czułość. No tak, no jak ona sobie poszła, to nie masz jak to zrobić. Dobra, chodź tutaj, stań. I ty też przyjdziesz tutaj. No dawajcie, bo zanim pójdę do tej biednej naszej rodzinki kolejnego dnia, to chciałabym, żeby oni tutaj ogarnęli tą ciążę i żeby ta ciąża była jednak. No chciałabym mieć pewność, że jest. No testu tu żadnego zrobić nie możemy. Nie możemy sprawdzić, czy ona jest w ciąży, ale proszę... Ale bardzo możliwe, że ona już w ciąży jest. Jedno w łóżku, a drugie będzie w gorącym źródle. I będziemy czekać, aż nasza Kaliope wróci tutaj z drewnem opałowym, żebyśmy mogli rozpalić te wszystkie pochodnie, które są w całym pałacu. A czemu wy tak daleko od siebie? Nie wiem, czy wy się boicie? Jedno tu, drugie tu. Dobra, chodź tutaj do twojej małżonki z romantycznych... Kurczę, ale do wszystkiego ty musisz wstawać? Nie wiem, czy oni muszą wyjść? Intymność, barabara, intensywny całość. Co, już nie mogą zrobić tutaj barabara? Aha, no nie, coś mi się wydaje, że oni będą musieli wychodzić stąd, żeby... Intymność, barabara w gorącym źródle. Proszę, musimy to koniecznie ogarnąć. Bo bardzo chcę, żeby Eufemia już była w ciąży. Będziemy wyczekiwać naszego potomka, a najlepiej, żeby to był... Nie, no nie teraz. Na randkę. Także będziemy wyczekiwać naszego potomka. No i musisz się tutaj sprawić, Adonisie, no musi być ciąża. Nie, no nie mówcie mi, że nie będziecie mogli zrobić tutaj barabara, że się będziecie resetować teraz, kurde blaszka, proszę was. Dobra, podejdź tutaj raz jeszcze, jak nie to wyjdziemy sobie i do łóżka zrobimy. Jak mnie wkurza, jak takie błędy są. Dobra, drugi raz spróbujemy, jak się nie uda, to, to pójdziemy do łóżka normalnie. Może tak zadziała, chyba że oni sobie pójdą gdzieś indziej. No, i co teraz, gdzie pójdzie? No i idą gdzie indziej. No dobra, to coś z tym gorącym źródłem musi być nie tak, albo jakiś błąd jest, nie wiem, problem. Nie mogą barabarować się w gorącym źródle, ale nie ma problemu. Idziemy sobie do naszego łoża tutaj. I proszę, zróbcie sobie jeszcze kolejne barabara. Kaliope, czy ty wróciłaś? Okej, Kaliope już wróciła i ona powinna teraz mieć w swoim wyposażeniu drewno, super. No i dobra, i myślę, że skoro tak, to musimy tylko mieć teraz nadzieję, że Eufemia będzie w ciąży. Tak więc ja tutaj zostawię teraz Adonisa i Eufemię, niech oni sobie wypoczywają, a my sobie przejdziemy do kolejnej rodzinki. Jesteśmy sobie teraz w naszej rodzinie chłopów, rodzinie naszego Linusa, ja się muszę tutaj przyzwyczaić do tych imion. Mamy tutaj Linusa i mamy Elpis. I myślę, że ponieważ oni są świeżym małżeństwem i jeszcze nie ogarniałam im barabara, myślę, że właśnie od tego zaczniemy tutaj, bo oni jeszcze nie mieli ze sobą barabara, a chciałabym, żeby mieli,
No wiesz co, ty prosiaku, tak z samego rana i przed twoją żoną. Dobra, i chciałabym, żeby oni tutaj to Barabara sobie ogarnęli, więc chodź tutaj do niej i z romantycznych może zaczniesz. Ja wiem, że ja tutaj zaczynam tak, wiecie, od tych konkretnych rzeczy, no ale trzeba, proszę tutaj ucałuj dłonie twojej małżonce. Chodź tutaj, chłopie, bo chciałabym, żeby oni już się zaczęli starać tutaj o dzidziusia. No i wiadomo, no są świeżym małżeństwem, więc Barabara trzeba im zaliczyć, tym bardziej, że oni tutaj jeszcze chyba nawet żadnego Barabara nie ogarniali, tak więc proszę. Nie z samym sobą, tylko z twoją małżonką, chłopie. I zaraz wam pokażę, jak ja ogarnęłam tutaj temat ich kredytu, który muszą spłacić za rodziców naszego Linusa. Chodź tutaj szybciutko, bo wy się zaraz posiusiacie tak w ogóle. Trzeba tutaj ogarniać też ich potrzeby. W międzyczasie, jak oni tutaj będą robić Barabara, to ja wam pokażę, jak wygląda tutaj sprawa z ich kredytem. Tak więc mamy tutaj, ja sobie używam takiego specjalnego moda i mam tutaj na dole, to znaczy mam tą książkę, która mi robi za komputer, no muszę to tutaj mieć, musi to tutaj być, bo tutaj właśnie ten kredyt stąd brałam. I używam moda, dzięki któremu można tutaj właśnie SimCity. Ja wzięłam 50 tysięcy, bo biorąc 100 tysięcy, to po prostu ta rata była zbyt wysoka, jak dla nich. Było ponad 2 tysiące, oni by nie zdołali tyle płacić, co ileś tam dni. Dlatego postanowiłam sobie zrobić w taki sposób, że wezmą najpierw 50 i potem kolejne 50, jak spłacą to 50. No i tutaj rata będzie wynosiła 1458 simoleonów. Tak więc ja sobie tutaj już w kalendarzu zaznaczyłam w piątek, że będzie miała właśnie miejsce nasza rata, tak więc oni do piątku muszą mieć właśnie sumę tutaj, sumę 1458 simoleonów. Zobaczymy, czy uda im się to ogarnąć, ponieważ oni jeszcze dzieci nie mają, a jak wiecie tutaj ta kara, powiedzmy, za niezapłacenie od razu tej raty w terminie, to jest właśnie wzięcie dziecka. Oni jeszcze dzieci tutaj nie mają, no my się staramy właśnie o te dzieci teraz, postaraliśmy się, mamy nadzieję, że będziemy mieć, ale początkowo, jeżeli oni nie będą akurat w danym momencie mieli dzieci, gdy ta rata będzie miała być spłacana, a oni nie będą mieli dostatecznej sumy, to po prostu będę jakieś tutaj sprzęty im usuwała i powiedzmy, że te sprzęty będą brane tak jakby pod zastaw, coś z domu tutaj, coś takiego... No coś, co ma jakąś tam wartość, prawda? Dobra, więc myślę, że oni będą sobie wstawać. Potem jeszcze raz sobie zrobimy Barabara, bo jednak chciałabym, żeby nasza kochana, jak ona ma, nasza Elpis była już w ciąży. I teraz tak, więc ty pójdziesz sobie, ogarniesz twoje potrzeby, chodź, skorzystasz sobie. No wstawaj, ile będziesz korzystał? Bo tutaj jest kolejka, proszę. Umyj sobie ręce, mam nadzieję, że ona będzie w ciąży, ale my jeszcze raz w każdym razie dzisiaj spróbujemy, tak żebyśmy mieli pewność, że ona w tej ciąży będzie. Dobra, ty kochana sobie chodź tutaj i skorzystaj, tostu. Testu ciążowego robić nie będziemy, wyłaź chłopie stąd. Dobra, nie mam tutaj żadnej szafy, też to naprawię ten błąd, ale chodź tutaj chłopie teraz i zmień sobie strój, zmień sobie na coś takiego, żebyś miał tutaj do pracy. Na razie jeszcze jedzonka, śniadanka nie ma, więc ty sobie przyjdziesz tutaj. O, koniczek, my tu mamy tak, mamy szarą kozę i mamy brązową kozę i mamy konika. Ale musimy kupić krówkę, bo krówka jest nam bardzo potrzebna, żebyśmy mieli mleko. Na razie nas nie stać, bo mamy tylko 500 simoleonów, więc na razie tego mleczka nie będziemy kupować. Na razie będziemy używać mleko kozie. Ale ty chłopie przyjdziesz, zanim będzie kolacja, śniadanie gotowe, to ty myślę, że nam tutaj zasiejesz pszenicę. Patrz na konika, jaki słodziak. Następnie chciałabym, żebyś zasiał. Ja mam tutaj listę warzyw i owoców, które są dla nich dozwolone, powiedzmy. Tak więc mamy tu pszenicę, jęczmień, oliwki, winną latorośl, groch, fasole, dynie, soczewice, bób, jabłoń, grusze, figi, migdałowce i oliwę. Oliwki. No i on będzie też wytwarzał oliwę, przepraszam. Zasiejemy sobie drzewko oliwkowe, nie wiem, gdzie będziemy mogli zasiać. Drzewko oliwkowe może zasiejemy sobie tutaj. Ja będę chciała też powiększyć to wszystko. Na razie to wygląda, jak wygląda. Jabłoń jest dozwolona i grusza też jest dozwolona. Jaką my tutaj mamy porę roku? Mamy lato.
więc w sumie jabłoń i grusza, no bez sensu jest teraz zasiać, ale myślę, że zasiejemy sobie figę. Tak więc proszę, figa i zasiej. A czemu tego nie zasiałeś? Chodź tutaj i zasiejesz oliwka. Aha, nie wykiełkowała. A czemu? Czemu nie wykiełkowała? Coś tu będzie nie tak. Zasiej też to. Zobaczymy. Będziemy musieli chyba miejsce zmienić. Dobra, oliwka nie wykiełkowała. Dobrze. Więc zaraz zmienimy jej miejsce. O, to wykiełkowało. Super. To ty, kochana, zostaw ty konia. Właśnie, ja będę musiała, niech koń wyjdzie. I chciałabym tutaj też zablokować, żeby nam koń do domu nie wchodził. Będzie tak jak w Ultimate Decades, że będą cały czas te konie w domu przesiadywać. I przyjdziesz i zrobisz jakieś śniadanko. Dobra, oliwka nie wykiełkowała. Zaraz się tym zajmiemy. Zaraz się koniecznie będziemy musieli tym zająć. Chodź tutaj posiłki. Aha, czekajcie, bo my tutaj nic nie możemy teraz zrobić, bo my tu potrzebujemy, tu mamy proste życie. To nie tak jak u Adonisa. My tutaj potrzebujemy wszystkich składników, tak więc... dobra, na razie możemy zrobić kleik, więc zrobimy dla rodziny, proszę. Jejku, my nie możemy kasy zbytnio tracić, bo musimy tą kasę, kurczę blade, zbierać. Czemu nie możesz zrobić teraz? O co ci chodzi? Chodź tutaj, kobieto. Kontynuuj. Dobra, czy może to nie działa? Chyba, że to jej tutaj przeszkadza. No tak to jest w tych nowych domkach, że to będzie trzeba teraz wszystko sprawdzać, czy... Okej, okay, no coś tutaj widocznie ci nie działa. Zaraz ja sprawdzę, co ci tutaj nie działa. Okej, okay, problem naprawiony. Coś tutaj nie pasowała i ta gazówka, bo ona była na środku. I coś jej tam nie odpowiadało i cały czas mi tą ręką machała, ale na szczęście już może tutaj ugotować, więc super. Ty, chłopie, nam tutaj podlewasz nasze roślinki. Okej, i tą oliwkę będziemy musieli gdzieś przenieść. Nie wiem, gdzie ona wykiełkuje. Tutaj pewnie będzie to samo. Weź zasiej, ale jak nie, to znajdziemy jej gdzieś indziej miejsce. Bo musimy tutaj mieć koniecznie oliwki. Nie, tu też nie wykiełkowała. No dobra, to będziemy musieli jej gdzieś indziej miejsce znaleźć. Kurczę, gdzie by tu jej miejsce znaleźć teraz? Poczekajcie, bo to jest ważne, żebyśmy mogli sobie dzisiaj tą oliwkę zasiać. To może przeniesiemy gdzieś tutaj, to jest i tak dekoracyjne. I może tutaj ta oliwka się przyjmie. Chodź, chłopie, i zasiej. Zobaczymy, czy tutaj będzie... Dawaj, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że tutaj się uda. O, super, ale zobaczcie, gdzie ta oliwka wyskoczyła, gdzieś tutaj. Dobra, ale najważniejsze jest, że wyskoczyła. Więc drzewka może będziemy sobie w taki sposób i to też może gdzieś przeniosę tutaj, zobaczymy, tak żeby nam tutaj tylko, żebyśmy mieli miejsce na inne roślinki. Dobra, więc to podlałeś. Co my tu jeszcze mamy? Bo chciałabym, żeby to wszystko, dobra, winogrono na jesień, więc teraz nawet i tak nie możemy. Fasolę możemy tutaj też zasiać, tak więc chodź tutaj, kochany, i zasiejesz to. I tutaj mamy jeszcze groszek. Groszek jest na wiosnę, więc nam teraz jest niepotrzebny. Następnie migdały. Migdały to na jesień. To też nie teraz. I w sumie to by było na tyle, tak? To za wiele my tutaj nie mamy. Tak więc jak będziemy mieli tutaj... weź to podlej. Jak będziemy mieli tutaj owoce z tych roślin, które mamy teraz, to będziemy mogli zasiać kolejne. Ale na razie jest jak jest. Dobra, chłopie, to więcej niestety tutaj zasiać nie możemy. Ty jesteś bardzo głodny. Zanim będziesz ogarniał tutaj zwierzaczki, to myślę, że ty sobie przyjdziesz tutaj i zjesz. Czyżby ona już ogarnęła śniadanie sama? Myślę, że ona już sobie zjadła, choć stabilnie usiądziesz i weźmiesz sobie tutaj porcję. Nie, no konik musi stąd koniecznie wyjść. Nie może nam tutaj tak wparowywać nagle. Dobrze, ty, kochana, ogarnęłaś sobie, więc myślę, że ty sobie tylko po prostu tutaj usiądziesz i będziesz z twoim mężem rozmawiała, tak więc porozmawiacie sobie w międzyczasie, jak on będzie tutaj jadł śniadanie, bo ty już byłaś tak głodna, znowu okradnij mi wychodzi, śmiać mi się z tego chce, więc weź tutaj plotkuj, porozmawiaj sobie z nim. I teraz tak, jeszcze tutaj z przyjaznych, o czym ty plotkujesz tam? Weź może z historii. Może nie z historii, głębokie zamyślenie, zaproponuj, nie, patrzenie w chmury, nie będziecie teraz patrzeć w chmury, ale weź może zainteresowania, rozmawiaj o zainteresowaniach, dobra. Czy konik wyszedł? Jeszcze nie wyszedł, ja tutaj będę się czaić, dobra, wyszedł, super. I teraz chciałabym zablokować te drzwi, zakaz wstępu dla wampirów znajomych natrętów.
zablokuj dla wszystkich koni, tak. I mam nadzieję, że to będzie działało. Tak więc ty sobie tutaj porozmawiaj z twoim mężem, czy on już skończył jeść, bo my tutaj mamy ważne rzeczy do zrobienia. Dobra, on już skończył jeść. Nie stać nas jeszcze na krówkę i mamy tak, dozwolona jest dla nas ta rogata tutaj. Krówka, więc ona kosztuje 400. No wtedy byśmy stracili całą kasę, więc raczej nie możemy sobie na to pozwolić. No niestety, więc chłopie, chodź tutaj i myślę, że wydoić jeszcze nie możesz. Muszą mieć silniejszą relację. Aha, no to chodź tutaj i interakcje, zapytaj o beznadziejne żarty, chodź tutaj porozmawiasz sobie z tą kuską, skoro nie możesz jej wydoić, potem opieka, weź wyczyść. I interakcje społeczne, przytul. Natomiast ty, kochana, pójdziesz do tej drugiej kuski. A gdzie ta druga kuska jest? Czarna kuska. Gdzieś ją tutaj widziałam. O, jest. Patrzcie, my mamy też białą, także mamy trzy kuski. Dobra, chodź tutaj do tej kuski, bo tobie też mleko będzie potrzebne. Chodź tutaj z interakcji społecznych. Dobra, pogłaszcz. Proszę, interakcje społeczne, przytul. Nie, ona zasnęła teraz. I weź, pobaw się z nią. Niech oni tutaj się zaprzyjaźnią ze swoimi zwierzątkami, żebyśmy mogli mleko mieć chociaż na razie z kóz teraz. Zdobądź stajenne plotki. Dobra, weź tutaj z opieki nad koniem. Nie, tak w ogóle to zobaczymy, czy ten koń potrzebuje jakiejś... Dobra, wszystko ma wspaniale w sumie, więc ty może tutaj tylko... z przyjaznych, podrap po szyjce. Konik w sumie ma tutaj jedzenie. Wodę ma ogarniętą. Tu ma piłkę. Nie wiem, czy on tą piłkę może używać, jak ona jest tam tak schowana, więc mu tą piłkę gdzieś tutaj dam. Okej, tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Trawa preriowa jest tutaj, więc świetnie. Okej, więc myślę, że ty, chłopie, tutaj jesteś mniej więcej A czemu ty przyszedłeś tutaj z powrotem? Co ty tutaj robisz? Ty masz tutaj robotę do zrobienia. Tak więc tak, jeżeli chodzi o kury, czy ja gdzieś tutaj kurnik ustawiłam? Aha, jest, dobra. Dobrze, więc kup kurczaki. Chciałabym kupić... O nie, to też jest drogie. Kurczę, nie, nie. Nie kupimy kury na razie też. Ani koguta, ani kury na razie nie kupimy, bo jest zbyt drogo. Ale chodź tutaj, chłopie, może chociaż sprzedaj miód, pobierz. Zbierz miód chociaż. Może to uda nam się sprzedać. Może, no wiesz co, narobiłeś nam tutaj tak na środku. Może uda nam się chociaż zebrać. A co ty chcesz tutaj robić? Aha, chłopie, to był dobry dzień jak dotąd. Uczynimy go jeszcze lepszym. Wiesz co, ja wam zaraz ogarnę, ale nie teraz. Poczekaj ty sekundę. Poczekaj ty sekundę, najpierw zajmij się tutaj ważnymi rzeczami. Z tą kuską jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy, więc wiesz, weź, Boże, pogłaszcz ją, jejku, przytul i weź interakcje społeczne, opowiadaj dowcipy. Jak zbierzesz miód oczywiście, bo miód teraz jest najważniejszy, żeby ten miód zebrać, żebyśmy mogli coś chociaż sprzedać, bo mamy tylko 500 simoleonów, a jednak ta rata jest dosyć wysoka, więc tej kasy potrzebujemy tutaj i nie stać jest nas na razie na kury. A co tutaj w powietrzu latają? Jakieś rzeczy. Dobra, potem to ogarnę. Nie stać nas na razie na kury, nie stać nas na krowę, więc jest jak jest. Dobra, kochana. Aha, to jest śmietnik. O, patrzcie. Nie, to jest pranie. Okej, to zrobimy w taki sposób. Ty, kochana, musisz tutaj zacząć prać. Zrób pranie, upierz w bali, proszę. Ty się zajmij tutaj teraz praniem, a potem postaramy się, nie wiem, czy my mamy pieniądze na to, żeby zrobić tutaj, bo wiecie, że ona się będzie tutaj zajmowała garncarstwem. Tak więc my byśmy musieli tutaj jakieś artykuły kupić, musielibyśmy kupić glinę. No glina nie jest taka droga, 6 simoleonów, więc kupimy. Kupimy może ze 3, żeby ona mogła tutaj zająć się tym garncarstwem. I stworzymy, co moglibyśmy tutaj stworzyć? Moglibyśmy stworzyć talerz trojański. Okej. Więc ty, kochana, jak wypierzesz, to pójdziesz i zrobisz taki talerz. I myślę, że kilka tych talerzy zrobimy tak, żeby ona mogła ewentualnie na tym stole sprzedać te talerze. Zobaczymy, czy jej się uda to zrobić. Tak, żebyśmy mogli zarobić chociaż troszkę pieniędzy na tą pierwszą ratę. Żadne uczucie nie dorównuje temu, które pojawia się po przejściu ostatniego... Nie, no co ty? A gdzie ty jesteś w ogóle, chłopie? Nie, no ty nie będziesz tutaj siadał teraz, nie będziesz udawał, że grasz, bo ty gier tutaj żadnych nie masz, chłopie. No i patrzcie, i koń nam wchodzi. No niestety, coś nam ta blokada tutaj nie działa na te drzwi. Chodź tutaj i sprzątnij odchody. To znaczy, nie, 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 nie sprzątnij. Weź to schowaj do wyposażenia, bo nam to się przyda.
przyda nam się tutaj i będziesz mógł nawozić. Aha, ty jeszcze masz za niską umiejętność. No dobrze, weź może zbierz całą trawę preriową. Może też nam się to uda sprzedać, bo chcemy tutaj zgromadzić jak największą ilość pieniędzy i zobaczymy też, czy uda nam się wydoić którąś z tych... Nie, jeszcze nie możemy. Dobra, to chodź tutaj, jeszcze będziesz gadał. Beznadziejne żarty z tą ciemną tutaj na razie, to chociaż z niej pobaw się z nią i weź z interakcji społecznych przytul i z interakcji społecznych pogłaszcz. To będzie ważne. Okej, ty będziesz tutaj pewnie pół dnia prała te ciuszki. Patrzcie na kózkę, jaka fajna. A konik, no nie wiem, co my z konikiem zrobimy, żeby on nam tutaj nie wchodził. Nie wiem, jak ja to... Aha, bo on tędy sobie wlazł. Kurde, blaszka, patrzcie, jaki spryciarz. Dobra, to zrobimy tak. Zablokuj dla konika naszego, niech będzie, proszę. No, teraz to już nie powinien wchodzić. Dobra, więc ty, kochana, zajmiesz się tutaj praniem. Ty tą trawę preriową zebrałeś w końcu? Zebrałeś, to nie, jeszcze tutaj masz. Dobra, to zbierz też z tej strony. Niech ona tutaj robi, zdobyła umiejętność garncarstwa, super, bo tu będzie ona się tym zajmowała. Zobaczymy, kilka tych talerzy damy jej zrobić, nie wiem, czy jej tutaj tej gliny starczy. Ma jeszcze dwie bryły. Dobra, jedną wykorzystała tutaj do zrobienia tego talerza i zobaczymy, jak będzie z pozostałymi. Może jeszcze ze dwa talerze uda jej się zrobić. Nie wiem, jak on ją wydoił, że tutaj nie ma wyposażeniu jeszcze. Dobra, ty zrobiłaś, sprzątasz elegancko i teraz chcę zobaczyć ten talerz, ile on będzie warty. 25 simoleonów. Ej, nie sprzedałam ja go czasem, nie, dobra, jest tutaj. Okej, więc kupujemy w sumie glinę za 6 simoleonów, a talerz jest sprzedawany za 25. No nie jest tak źle, ale weź zrób jeszcze jeden talerz i zrobimy tym razem talerz w kolorze błękitnym, niech będzie. Tak więc idź i zrób talerz w kolorze błękitnym. Kurczę, mewy, skąd tu mewy się wzięły? A ty chłopie, gdzie ty masz to mleko, bo ja się zaraz zdenerwuję. On tutaj wydoił te kózki, a mleka nie widzę, a gdzie jest to mleko? Chyba, że one się nie dały wydoić, no nie rozumiem, ja muszę tutaj go poobserwować. Chodź tutaj do tej czarnej, wyduj. Chodź mi tutaj, pokaż jak ty doisz, bo ja nie rozumiem, czemu on tego mleka tutaj w wyposażeniu nie ma. Aha, on się resetuje, czyli coś tutaj jest nie tak. Ewidentnie jest coś tutaj nie tak, nie możemy wydoić kozy. No dobra, będziemy musieli sprawdzić, jaki jest tutaj problem. Zakłócaj po mnie, buduj więź, dobra. No niestety, tak się dzieje, no to nic tutaj z tym zrobić nie możemy. Dobra, jeżeli chodzi o oleje, musimy mieć oliwkę, musimy mieć 3 oliwki. Dobra, tak więc będziemy musieli czekać tutaj na oliwkę. I teraz tak, chłopie, krowy, no nie będziemy kupować krowy, bo jest naprawdę za droga. Okej, robisz ty tutaj, kochana, ten kolejny talerz, świetnie. Dynia jest dozwolona, więc proszę, kup może nasiona dyni. My jak na razie to tutaj tylko tracimy kasę, a nic nie zarabiamy. Chciałabym, żebyś ty może przyszedł tutaj i tą dynię zasiał. Jeśli chcesz zasadzić, no mamy w wyposażeniu. Dobra, to zasiej, kup nasiona, zasiej olbrzymią, dobra, w taki sposób, okej. Za często tego nie robię i ciągle zapominam, jak to się robiło. Dobra, ty zrobiłaś tutaj kolejny, możemy jeszcze jeden w sumie talerz zrobić. Tak więc chodź tutaj i stwórz i zrobimy sobie talerz ceramiczny, proszę. Ty masz 2 talerze, okej. I każdy jeden kosztuje 25. Ciekawe, czy będzie tutaj się zwiększała wartość tych talerzy, im lepsza będzie jej umiejętność. No zobaczymy, ale jak ona zrobi te talerze, może jeszcze dokupimy glinę jej. Nie wiem, czy możemy dokupić zużyta bryła gliny, artykuły garncarskie. Możemy jeszcze dokupić, ze 3 gliny jeszcze kupimy. Będziemy mogli więcej tych talerzy zrobić, bo na razie to w sumie na jej talerzach. My tutaj, no nic innego nie mamy na razie, żeby... Nie będziesz tam siadał, chłopie. Okej, chodź tutaj. I teraz tak, chciałabym, żebyś... No żal mi wydawać kasę na kurę, naprawdę, bo nie będziemy mieli na tą ratę. Więc poczekamy, aż zacznie nam się troszkę lepiej powodzić i wtedy dopiero tą kurę kupimy, bo na razie lepiej chyba jest na to nie tracić tej kasy. Dobrze, to zrobimy tak. Ja ustawię ten stół gdzieś tutaj i obejrzyj wyposażenie i wsadzimy tak ten miód i talerze, które ona ma. I postaramy się to sprzedać. Chodź tutaj, kochana, wyłóż towar na stoisku. Oby przychodzili tylko simowie, których ja tutaj specjalnie zrobiłam dla klimatu. Dobra, to weź obsługuj stoisko i
rozpocznij. Dobra, to może damy ceny. Mamy na 0%, o kurde. Dobra, damy na 75%. Dobra, 75% i proszę rozpocznij sprzedaż garażową. No i mamy nadzieję, że ktoś tutaj przyjdzie nam kupić coś. Okej, okay, natomiast jeżeli chodzi o ciebie, chłopie, ty już zjadłeś i powinieneś skorzystać. Gdzie my tutaj mieliśmy ten wychodek, żebym ja... Okej, chodź tutaj na górę i sobie skorzystasz. I zaraz ogarnę im jeszcze jedno barabara, tak żebym była pewna, że oni tutaj... Znaczy, że ona będzie w ciąży. Nie, no ten pan nam tutaj wcale nie pasuje. A czemu ty, panie, tutaj nam przychodzisz? Hektor jakiś... Idź sobie. Nie wiem, no ja ustawiłam tak, żeby mi tutaj tylko klimatyczni Simowie przychodzili. Ale wiecie, no mody nie zawsze perfekcyjnie działają. Dobra, więc porozmawiamy sobie z tobą. Proszę, zachwalaj towar. Zachwalaj towar. Proszę zobaczyć, jakie mamy tutaj piękne talerze. O, tutaj widzę, że klienci się pojawiają. Niech ktoś coś kupi, proszę, bo musimy naprawdę kasę zarobić. A zanim będziemy tutaj zarabiać pieniążki z naszych roślin, to troszkę... O, kupiła za 44 simoleony. Ej, to super, to zobaczcie na tym stole nawet drożej, bo tu niby 25 jest. Koniku, ty nam nie przeszkadzaj. No i ten koleś znowu przylazł. Będę go znowu... Zachwalaj towar. Ciebie usunę. Proszę, idź sobie stąd. Nie wiem, po co tu przylazłeś. Zobaczcie, jakie owłosienie ta kobitka ma. Oj, chyba im się 75% niezbyt podoba tutaj. Chyba za drogo jest. Weź, zachwalaj towar. Dobra, jeszcze chociaż z jeden talerzyk, żebyście kupili. Żebyśmy chociaż coś dzisiaj zarobili, bo naprawdę ciężko będzie zarobić do piątku tyle pieniędzy. Będziemy musieli jakoś sobie tutaj poradzić, a no wiecie, no nie będzie to zbyt łatwe. I prawdopodobnie coś nam zabiorą z domu, bo na razie dzieci jeszcze nie mamy. Nie wygląda na to, żeby ona była w ciąży, więc pod zastaw nic nie będą mogli wziąć. No proszę pana, niech się pan zdecyduje, niech pan coś kupi. Weź tutaj, zachwalaj towar. I może do... O, Tanis też tutaj jest. Chodź tutaj też i zachwalaj towar. A ty, chłopie, idź sobie stąd, bo nam tutaj całkowicie psujesz klimat. Idź sobie. No, proszę, kupcie coś. Kupujcie, kupujcie, ludzie, proszę. O, Leonidas nawet przyszedł. Doradca naszego władcy. Może on też kupi jakiś tutaj nasz wyrób. Proszę, kupcie coś, ludzie. Zastanawiają się, zastanawiają i nic nie kupują. Zachwalaj towar, proszę. Kupił? Kolejny jest, super, zobaczcie, mamy 666 simoleonów już, ekstra, tak więc, ojejku, nie zabij się, kobieto. Tak więc coś, żeśmy już tutaj zarobili, no super, cieszy mnie to bardzo. A jakbyśmy tak podnieśli ceny na 100%? Nie no, dziadu, ty znowu tu przylazłeś. Idźże sobie, no mówiłam ci, że masz sobie stąd iść. Dobra, ostatni talerz nam został, proszę kupić za 100%, teraz zwiększyłam cenę do 100%. Zobaczymy, czy nam ten kolega kupi. Albo może ta pani kupi, a my z nią coś na minus mamy. A czemu? Nie chcemy tutaj na minus mieć. Proszę jest! Ale za 50 tylko? A czemu za 50? Jak ja dałam na 100%, podniosłam ceny do 100%. Kurczę, zobaczcie, że tutaj kolejny klient przyszedł, a my nie mamy już nic, co moglibyśmy... Moglibyśmy sprzedać to? Chociaż ja w sumie to chciałam... A jakbyśmy tak glinę dali? Nie, no bez przesady. Co nie, ohyda, odsuń się ode mnie, tak... Ten pan nas pomylił chyba, my nie jesteśmy tutaj. Proszę pana, proszę iść sobie poszukać gdzie indziej niewiasty do łoża, bo my tutaj nie będziemy sprzedawać naszego ciała. Proszę iść sobie stąd, chłopie. Dobra, weź, obsługuj stoisko, nie wiem czemu nam się to co chwilę odklikuje. O, tu jakaś pani przyszła. No idźże sobie, chłopie, no pognaliśmy cię. Nie wiem czego tu jeszcze stoisz i się na nas patrzysz. Idź sobie stąd, bo ty jesteś jakiś... Wiesz, dobra, podnieść ceny. Nie, no już mamy na 100%, to nam starczy. Dobra, chyba nie są zbytnio zainteresowani, albo może tej gliny się kupić nie da? Nie no, ale skoro dało ją się tutaj wystawić na stoisko, to myślę, że się da. No ludzie, decydujcie się, proszę was. Może w międzyczasie weź tutaj, złap te owady. Ciekawe, czy owady będziemy mogli sprzedać. O nie, bo teraz obsługujesz to stoisko, więc nie możesz. Oj, tej gliny chyba nam się nie uda sprzedać, ale i tak dobrze zarobiliśmy, zobaczcie. O, za 8 simoleonów. No to powiedzmy, że te 2 simoleony zarobiliśmy. No za 6 kupujemy, za 8 udało nam się sprzedać. No dobra, lepsze to niż nic, myślę. Lepsze to niż nic. O, tutaj ta pani też musi sobie iść. No i zobaczcie, ten koleś znowu nam tutaj 4 litery truje. No idź, że sobie, chłopie. Idź sobie.
Dobra, to my już nic nie mamy. Będziemy tutaj kończyć tą sprzedaż garażową, bo w sumie została nam tylko ta jedna glina, a my ją użyjemy. No, tam te dwa simoleony, to już lepiej ją użyć sobie do zrobienia talerza, który sprzedamy za jakąś fajną, wysoką cenę. Dobra, to weź wyczyść stoisko, proszę, i chciałabym, żebyś schowała tutaj. On jeszcze kupił, patrzcie, jeszcze na koniec kupił. No i dobra, na koniec jeszcze kupił tą glinę. No to panowie, już żegnam was, możecie sobie iść, schowaj do wyposażenia twój stół. No i dobra, i myślę, że my sobie tutaj ogarniemy... Patrzcie, a ten chłop tutaj przylazł, co on od nas chce? Idź sobie, dziadu, stąd. No patrzcie, jak się gapi tutaj na naszego męża, idź sobie stąd. On jest jakiś creepy w ogóle, przyszedł i nam proponował tutaj jakieś, nie wiem, nie wiadomo co. Dobra, jak ty skończysz tutaj... co ty robisz? Zachęcasz roślinę użytkową do wzrostu. No dobra, tak więc jak zachęcisz tą roślinę, to chciałabym, żebyś zachęcił twoją żonę tutaj też, bo musicie zrobić Barabara, ale to chyba na nią. Nie uciekaj nam. Chodź tutaj, kochana, bo musimy ogarnąć jeszcze Barabara, zanim stąd wyjdę. Tak więc chodź szybciutko z romantycznych. Dobra, weź jej okaż czułość. Chodź szybciutko do twojej żonki. No tak. I teraz tak. I teraz chciałabym jeszcze z romantycznych, proszę. Intymność. I szukamy tutaj opcji starania się o... Weź jej ucałuj dłonie, ale nie ma starania się o Bobo. Zanim ja się zdecydowałam... A, idę sobie pod prysznic, tak? Zanim ja się zdecydowałam... Aha, no dobrze. Elegancko, ale zobaczcie, ale te buty mógłbyś ściągnąć chociaż. Do tego Barabara. Dobra, elegancko, no to skoro oni sobie sami się zorganizowali, nic ja nie musiałam tutaj robić, no to zobaczymy, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że ona będzie w ciąży. To myślę, że ja już na tym będę kończyć ten odcinek, mając nadzieję, że tutaj uda im się zorganizować jakieś Bobo. I mam również nadzieję, że nasza Eufemia jest w ciąży, bo tam jest bardzo, bardzo potrzebny dziedzic. Potrzebujemy męskiego dziedzica. Potrzebujemy syna, tak więc mam nadzieję, że ona też będzie w ciąży. No i zobaczymy. Ja już będę kończyć ten odcinek. Dziękuję wam cieplutko za oglądanie i do następnego. Pa, pa, cześć!